Za nami czwarta edycja Nagrody Okulary Księdza Kaczkowskiego Nie Widzę Przeszkód. Bardzo dziękujemy. I w ogóle w jakimkolwiek działaniu nie znoszę lipy. Serdecznie Państwa witam na gali finałowej, czwartej gali Nagrody Okulary księdza Jana Kaczkowskiego. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie w Sopocie. Bardzo jest mi miło witać osoby, które na co dzień patrzą na drugiego człowieka przez okulary księdza Jana. Jej fundacja co roku udziela pomocy kilkuset młodym osobom, zmieniając ich życie na lepsze, często zastępując dom. Kilkaset razy do roku Agnieszka Sikora nie widzi przeszkód. Zapraszam. Agnieszka Sikora, Fundacja Po Drugie. Bardzo wielu ludzi nie wie. Politycy często nie wiedzą, ale też przeciętne osoby, obywatelki, obywatele tego kraju nie wiedzą o tym, że jest bezdomność bardzo młodych ludzi. Ludzi, którzy mają 18, 19, 20 lat i tak naprawdę bardzo często są bezdomnymi przez całe swoje życie. Bardziej nagrodą jest dla nas to, co robimy na co dzień i to, co zrobi ten młody człowiek, który do nas przyjdzie. Jeśli on się podniesie, jeśli zmieni swoje życie, jeśli to życie jakoś fajnie poukłada, to jest taka nagroda, której my oczekujemy. A ta ogromne zaskoczenie. Sopot, Puck, pomoc. Jedziesz. Okay. Dobra. Yo. Kiedy biorę ten mikrofon, to na scenie nie ma odwrotu, więc teraz łapa w górę, kto tutaj jest z Sopotu. Yo, i moja gadka nigdy nie jest pusta, a teraz niech rękę podniosą wszystkie osoby z Pucka. Yo, i wchodzę tutaj z chwilą, nieważne jest miasto, bo to co nas łączy to miłość. Yo, i mogę nawijać tu co noc, to co nas łączy to jest zawsze miłość i pomoc. I można pomagać i robić to jak najczęściej, a co więcej, można to robić w każdym mieście. Yo, nawijam sobie i z tego wyrastam. Puck, Sopot, a ja jestem dzisiaj z Gdańska. Yo, i teraz rzucam rapsy, nieważne skąd jesteś, bo pomagać może każdy. A jak Patryk, bo jak nawijam robię to bez błędu, nawet w marynarce za 3 złote z second handu. Yo, i mikrofonem dobrze władam, jesteśmy tutaj by dawać miłość i by pomagać. Yo, i freestyle zawsze robię klawo, nieważne z jakiego jesteś miasta, teraz bij głośne brawo. Dziękuję bardzo.